Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, witam widzów nowych, dzięki za 3 suby i dzięki, że tak licznie oglądacie tą serię, oczywiście witam was w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolos i tymi słowami zaczynam dzisiejszy odcinek, więc wybaczcie, że nie będzie takiego słowo toku, zaczynamy rozdział drugi, więc dzisiaj to akurat naprawdę chillujemy bombę, może się wpaść na streamy, bo tam akurat poddymiamy. Info, bo dzisiaj powiedziałem, że będzie stream, więc tego streama dzisiaj nie będzie dla tych, którzy czekają na stream. Dzisiaj stream akurat bez streamka, ponieważ muszę wstać jutro rano i zapomniałem, że muszę przerzucić te odcinki, więc one się trochę przesyłają. Także dzisiaj bez streama, ale normalnie to codziennie poddymiamy w różne gry, w których jesteśmy gigakoksami. Dzisiejszy odcinek będzie pewnie taki trochę przymulony, bo ja dopiero wstałem i no taki jestem zaspany dzisiaj, więc... Więc tyle, co jeszcze z informacji muszę przekazać, zostawcie lajka, jeżeli tego nie zrobiliście i dzięki za tak liczne, że się tu zgromadziliście jeszcze raz. I zaczynamy rozdział drugi, jeżeli będzie słychać jakieś wiercenie albo coś takiego, to sorry. Ale powinno zniknąć za jakieś 10 minut, a jak nie, to tam wpadam i mówię, proszę nie wiercić. Krótka piłka. A teraz myślę, że musimy, ty, mapa pod my działa. O dziwo. Dobra, to już jest jedna z pozytywnych informacji. I teraz musimy... Zniknął nam brat z tego co pamiętam i musimy porozmawiać z pozostałymi ludźmi w wiosce. Może ktokolwiek z nich coś wiedział lub słyszał. W tym czasie wuj próbuje przekonać starszego, by ten rozpoczął przygotowania poszukiwań mojego brata. Czy coś takiego, więc witam serdecznie. Czy ty widziałeś mojego... Jego brata? Nie, raczej będziemy musieli porozmawiać. W sumie to nie wiem. A właśnie, muszę wyłączyć kaloryfery, bo to jest 300 stopni. Poczekajcie. Dobra, błogosławiony przycisk zatrzymywania zawsze działa. Witam serdecznie, ja bym chciał z Rupertem porozmawiać. Może Rupert, o. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Może ty coś wiesz. Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Też bym tak obstawiał. To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. Będzie gadane z Fabio, ale chyba pięściami. To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. My też nie przepadamy za Fabio, że nie. Większość z nas też nie przepada za Fabio. Jak nie on, to pojawi się ktoś inny. Teraz rozboje i kradzieże, a później napady z bronią i podpalenia. Już kiedyś to przerabialiśmy i powiem raz jeszcze. Im szybciej stąd znikniecie, tym lepiej. Dobra, już... Mogę ci zadać parę pytań? O. Zwykle to ja przepytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? To chcę wiedzieć, gdzie jest mój brat. Wyskakuj z... To ty zrobiłeś na pewno. Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Jakoś z informacji. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja, i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero Myska potem, mi uciekła. Gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat.
Dzięki za informację. Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia... Cicho ta giereszka, mam wrażenie. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to popojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Wiem, że to niewiele, ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Dobra, ja zajrzeć. Coś jeszcze potrzebuję? A nic nie mam już do powiedzenia. Wiktor to Giga Cox. Co wam powiem? Może to i niedobrze, że bandyci są. Ale to dobrze, że są dzikie zwierzęta. Bo ja jestem Giga Cox w ich oprawianiu. Więc dzikie zwierzęta akurat się przydadzą. Wy będziecie w Będziecie. Czego widzisz? To nie było takie trudne. Musiałem zobaczyć, czy tam mojego brata nie ma. Chłopie, co się spinasz? Dobra, idziemy pogadać ze strażnikami. Nie wiem, czy mówiłem. Dzięki wielkie za 65 subów. Dzięki widzowie. Witam nowych widzów. Mam nadzieję, że się tu świetnie bawicie. Może i dzisiaj nie jestem w formie, ale mam nadzieję, że seria z Gothica polepszy wam humor. Ej, ty. Jak leci? Cisza jak ma. Trochę mnie to niepokoi. No niedobrze, ty mi informacje miałeś sprzedać. Stoisz na bramie i czemu nie mogę ciebie zapytać? Zobaczmy tutaj w nasz opis misji. Ricky Otto. No ogólnie tu musimy sobie chyba pogadać sam z Siomi. Będziemy chodzić w prawo i w lewo i gadać ze wszystkimi. Żeby może ktoś widział. Jest tu grup tej. Floro, twoja wędrówka dobiegła końca. Niech bogowie otworzą przed tobą bramy swego królestwa. A miłościwy Adanos, niech obdarzy opieką twego strudzonego ojca, dopóki nie dołączy do ciebie wiecznej szczęśliwości. Witam, a może brata widziałeś, a nie? O! Wiesz coś o zaginięciu mojego brata? Słyszałem o tej przykrej sprawie. We wsi wieści szybko się rozchodzą. Niestety obawiam się, że w tej kwestii mogę ci pomóc jedynie poprzez wsparcie duchowe. W przeciwieństwie do swoich braci, Adanos jest miłościwy i kocha swoje dzieci. Wierzę, że z jego pomocą twój brat się odnajdzie. Rzecz jasna, jeśli wiódł życie wolne od grzechu. Dziękuję za modlitwę. Pamiętaj jednak, że modlitwy pomogą, ale tylko wtedy, jeśli sam będziesz wierzył w ich siłę. Nigdy nie miałem problemów z wiarą. O! Wielce mnie to cieszy. Powiedzmy. Skoro jesteś gorliwym wyznawcą. Ale to, co powiedział, to mądre. Modlitwy działają tylko wtedy, kiedy sam w nie wierzysz. Magowie chętnie przyjmą w swoje progi strapionego wędrowca i człowieka głębokiej wiary. Dzięki. To jest tą kamerką. Złóż wizytę moim braciom, a na pewno nie pożałuję. Dobra, będą bracia. Witam. Dziękuję za twoją. A ty widzieć może kogoś? Ej. Mojego brata? Co zamierzasz teraz robić? To dobre pytanie. Zadaniem rodzica jest troska o swoje dzieci. Nie udało mi się zadbać o jej życie, więc teraz przypilnuję, chociażby jej grób nie był zaniedbany. Będę musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie, by opłacić wszystkie koszty. Chętnie wróciłbym do handlu, ale nie wiem od czego zacząć. Może mógłbym ci pomóc wrócić do dawnego fachu? Gdybyś usłyszał o jakiejś okazji, to daj mi znać. Jasne. Widzę, że dobrze cię tutaj traktują.
Jako stary handlarz mam jeszcze w sobie trochę uroku osobistego. Potrafię coś wynegocjować, ale długo na kredyt nie pożyję. Może to i dobrze. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Kogo? Kurta? Nie znam nikogo takiego. Hej! Ty, ale we, pomóż coś, trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. No i kosior. Dobra, to idziemy jeszcze chwasty. Chwasty już nie zbieram. Jeszcze tu się taki chłop kręcił, nie? Co mu pomagaliśmy pisać te pisma. To nie są pisma, tylko te runy mu, czy jak to się nazywa, te zwoje. Mu pomagaliśmy przepisać. Czy to jest on? Nie, to jest Lokwar. To nie on. Cholera, co się dzieje? Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dawaj, poranek jest. Nie śpi. Nie śpimy, widzowie, lecimy. Idziemy pogadać ze strażnikami na pewno, no i pewnie jeszcze z jakimiś... Będę gadał z każdą postacią, która ma jakiekolwiek imię w sumie. Maven, może ty coś wiesz? Mógłbym zadać ci parę pytań? O co chodzi? Widziałaś ostatnio kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców tej wsi wydaje mi się podejrzana, ale tak, był ktoś taki. Poszłam na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza, gdy zobaczyłam jakiegoś wielkiego, barczystego faceta. Daję słowo, że nawet w moich rodzinnych stronach trudno o kogoś o podobnym wzroście. Orkowie? Dokąd poszedł ten barczysty facet? Kręcił się przez chwilę na tyłach karczmy i w pobliżu rzeki. Wyglądał, jakby na kogoś czekał, ale przez tę burzę szybko straciłam go z oczu. Potem wróciłam ogrzać się do środka. Kiedy go widziałaś? Wieczorem. Lało wtedy jak z cebra. Chwilę po tym do karczmy wbiegł jakiś starszy mężczyzna. Był cały mokry. Trudno było odróżnić, czy był to pot, czy deszcz. Pobiegł po coś na zaplecze i po chwili wybiegł z powrotem na zewnątrz. Razem z tym młodym chłopakiem, Wiktorem. To wszystko, co wiem. Dzięki za pomoc. Coś się stało? Mój brat zaginął. Przypuszczam, że został porwany. Jorn? Kto chciałby porywać takiego złotego człowieka? To właśnie próbuję ustalić. Mam nadzieję, że odnajdzie się cały i zdrowy. Dobra, kontynuujemy i gadamy. Ty coś może wiesz? Słyszałaś o włamaniu do domu Kurta? Kurta? Twojego wuja? Tego samego. Pierwsze słyszę, ale całkiem niedawno widziałam go w gospodzie. Był cały w nerwach. Pewnie nieźle musiał się przejąć tym włamaniem. Pobiegł po coś za ladę i wyszedł razem z Wiktorem. Widziałaś może, dokąd poszli? Nie mam pojęcia. Było już późno i zaczynało padać, a ja jedynie ich minęłam w drodze do gospody. Pamiętasz coś nietypowego z tamtego wieczoru? Właściwie to był wieczór jak każdy inny. No, może z wyjątkiem tej ulewy. Poszłam się przejść, ale gdy tylko zaczęło lać, wróciłam do środka ogrzeć się przy kominku. Dzięki za pomoc. Rupert, z tobą już gadaliśmy. Ty to kto? Kazem. Ty jesteś Giga Koksem. Wiesz co? Ty na pewno coś pomożesz. Jorn to ten łysy ze statku. Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. Ej, ty. Kodaj. Giga Sadek. Jak leci? Na zawsze będę twoim dłużnikiem, gdyby nie ty. No super, a to może pomóż w znalezieniu brata, a nie będziesz moim dłużnikiem. Ale tu kurwa ludzi. Witam, z kim tu pogadać? Słuchaj, ty na pewno pomożesz, kupię ci piwo, chyba nie. Ty farmer, Anna? Hej. Ty może coś wiesz? Byłaś ostatnio świadkiem czegoś podejrzanego? A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuję informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. Dzięki za radę, pogadam z nim. No, myślę, że Fabio jest tak zwany martwy. Ej, ty. Martwio. Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę. Żegnam. Jeśli mi pomożesz, aby sobie pomóc ci przy pracy, w takim razie zapytam się kogoś innego. Chodzi o Jorna. Chodzi o Jorna. Wiedziałam, że mam robotę. Żegnam. Szczerze mówiąc, głuchy i niespełna rozumu. Co nowego? Nie no, weź pomóc, ja bym pomógł. Kurwa, źle to rozegrałem. Myślałem, że będę mógł wybrać drugą opcję. No nic.
Tu jest ktoś na górze, był jeszcze ten handlarz. A ty to kto? Farmer. O, a tu nie czytaliśmy regału na książki. Co tu jest ciekawego dla widza? Pewnie, że zobaczę. Zanim nie zacząłem zgłębiać cudownej sztuki gotowania, składniki takie jak jabłka nie stracą swoich dodatkowych. Dobra. Nie chce mi się tego czytać, ale z to expo zawsze wezmę. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Wejd. Jest przed ty handlarz, nie? Ale może handlujesz też informacjami. Co słychać? Dzięki twojej pomocy z Glejtem wszystko wychodzi na prostą. Z takimi współpracownikami to można robić interesy. Nie potrzebujesz wspólnika? Do handlu w tej wiosce? Nie, nie jest to rynek wymagający współpracy kilku ludzi. Sam chcę się stąd wynieść i przenieść gdzie indziej. Interesy nie idą dobrze? Handel tutaj jest dość skromny. Nie dorobię się fortuny na handlu patelniami i pietruszką. Może Ezekiel mógłby cię tutaj zastąpić? Kiedy już się stąd zawinę, niech robi co zechce. Mało tego, za drobną opłatę odstąpię mu nawet swoje kontakty. Oczywiście, najpierw musicie wszystko uzgodnić z Albinem. To on decyduje, kto tutaj może handlować, a kto nie. Okej. Okay. Ile chcesz za swoje kontakty? Z racji tego, że mi pomogłeś, dostaniecie zniżkę. To trochę dużo. Dzięki tym kontaktom można zarobić zdecydowanie więcej. Potraktujcie to jako inwestycję w przyszłość. Na razie dzięki. Dziękuję. Gdybyś się namyślił, to wróć, kiedy uzbierasz pieniądze. Kiedy uzbieram pieniądze. Jak to, ja już potrzebuję z 1000 golda, żeby kupić, żeby nauczyć się oprawiania pazur i kupić sprzęt i kontakty. Czy jak ja tyle nie mam pieniędzy? Chłopie. Ty strażnik? Ty ochroniarz jakiś. Co tutaj robisz? O. To jeszcze mało pomocny ochroniarz. Kto tu śpi? W łóżku mojego brata. Dawaj. Pierwszy raz cię widzę. Petra. Kim ty jesteś? Nie mogę z nią pogadać, ale wygląda jak postać, z którą będziemy mieli do czynienia. Wiem jak ona tu śpi, a przecież ja mam otwieranie kufrów. No oczywiście widzowie, że mam otwieranie kufrów. To co? Cyk. Idziemy po pana kuferka. Na dobry początek, chociaż już 17 minut. Tak się słucha dialogów i segierka leci w tle bardziej. To ten czas mija dość w miarę szybko. Dobra, co tu jest? Złoto, włókno, cięciwy. Tego będę mógł robić łuki? Tak, i kusze. Roślina lecznica, zawsze coś tam golda. Ja będę musiał pokradać i pozbierać pitągu, bo jest niestety ostatnio ciężko z sianem. Jak ja tu 250 za jakieś kontakty, kurwa, muszę zapłacić, no to ciężko. Trzeba tutaj zaraz tam ukraść. Trzeba pożyczyć, zainwestować w przyszłość. O, mocne piwo. Mocne piwo o gorzkim smaku. Wieloletnie wino. No dobra, alkohol. Może być. Arnoldzik, wódeczka. Jest git. Zawsze to po kolei tak se zbierę. Będę zbierał te po 10-20 golda i będzie git. Raczej nie będę tego robić na odcinkach, no bo wiadomo, że to będą wtedy giganudy. Trzeba pogadać z Fabio. I co, nakopać mu do dupy, bo już ma, że jesteśmy giga koksami, więc mamy taką możliwość. Słuchaj. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne baty za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? A nawet jeśli... To co mi zrobisz, mały gnoj? No teraz już potrafię. Starszy się wszystkim do... Dam ci nauczkę. Wiesz, albo dam ci nauczkę. Dobra, widzowie. Spróbować. Próba numer jeden. Rozgniotę cię jak chrząszcza. Szybki escape i save. Cyk. Zanim się jeszcze zdąży wczytać. Na nowym save'ie. Walka nazwę. Walka. I szybko uciekamy i strzelamy z łuku.
O! Oj, wyjebało mi gierkę. Powiem wam szczerze, że błogosławiony jest tak zwany przycisk pauzowania nagrywania. Bo bez tego mogłoby być ciężko. Nie wiem. Bym musiał montować odcinek i poświęcać na niego z pół godziny, a tak live montaż. No, GigaCox, polecam, jeżeli ktoś sobie nagrywa coś OBS-em, no to ustawienia, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale na pewno znajdziesz. Dobra, oj, on nic nie bije, dobra, Fabio to jest jakiś noob. Wystarczyło lepszą zbroję i... Fabio, słuchaj mnie. Nieźle, całkiem nieźle. Nieźle. Dzięki za... słuchaj. Posłuchaj, bo powiem... Lepiej nie próbuj. Dobra. Słuchaj, bo ja ci tu nie zdążyłem skroić wszystkich rzeczy. Wstawaj. Wstawaj, bo się lenisz. Ty, Fabio był GigaCoxem, ale na samym początku. Teraz to jest GigaFrajerem. Jednak ta zbroja trochę daje za te 300 golda. No i łuk sobie jest 30 też coś daje. Chociaż już możemy zdecydowanie nowy łuk wziąć. Mam ile punktów nauki? 25. Mogę je na coś na pewno spożytkować. Lepiej nie próbuj tego. Dobra, drugi raz mam ci wpierdolić, a właściwie dość. Trzeci. Nie bij mnie już. Mów, albo znowu poharatam ci szczękę. Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem, ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Chwila. I co, to wszystko? Co? Przyszedłeś mnie denerwować? Ech, ale przynajmniej trzeba patrzeć na pozytywne aspekty tego wszystkiego. Zgarnęliśmy maczugę z kolcami, która ma wartość 80. Więc zawsze będę mógł to sprzedać. Nawet mimo tego, że się nie dowiedziałem dużo rzeczy. Wiktor nic ma już więcej nie do powiedzenia, nie ma nic. Tutaj ostatnio. To jest dobre pytanie do Bastiana. Tak, cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne towary, od tkanin i broni po zioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Oj, chcę zaoszczędzić, ale mój brat zaginął, to bardziej... Brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? To oszczędzę... Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim na rozmawiam. Czasie, bo mi powiedziałeś to, taką super informację. Od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu. A, to ta laska, no. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć. No, to ta laska, co mówiłem, że jakaś nowa postać się pojawiła. Dziwnie wyglądam, jakiś taki dziwny skin. I niegotikowy jakby, ale... O, w ogóle to usmażmy wszystkie to mięso, bo one dzięki temu możemy je wsunąć i... I chyba sprzedamy je za trochę więcej. Czy możemy coś na przykład stworzyć do jedzenia? No nie. No ale, a to co to było? Przygotuj posiłek. Marynowana rzepa. Okej. Okay. Wyglądały jak kurwa. Jak to się nazywa? Te co się opieka na przykład przy ognisku. Z kiełbasek, tylko że są słodkie. Te pianki takie. Pianki. Marshmallowy chyba? Marshmallow. Wyglądały trochę jak marshmallowy. Słuchaj, wyskakuj z informacji, gdzie mój brat jest. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się, co w związku z tym? Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. I od się kręca, jakie nogi. Wróć do mnie za jakiś... O, za ciężkie mam ręce. Jakie towary oferujesz?
Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować ci ten wspaniały pancerz kolczy. Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, jak i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. Ciemnością pewnie kosztuje 500 sztuk złota, ale jaki zajebisty. No to już nie mam pieniędzy, kurwa, na nic. Mam 50 golda i milion rzeczy, które mógłbym potencjalnie kupić i na co potencjalnie mógłbym wydać pieniądze. Więc na razie może skupmy się na tym, żeby znaleźć brata. Widział jakiś podejrzany, kręcił się wieczorem na tyłach karczmy, to raptem kilka kroków od chaty. Chwilę potem gospody wybiegł starszy mężczyzna, przybiegł na zaplecze i wyjść z Wiktorem na zewnątrz. Zakładam, że był z nim Kurt. Wygląda na to, że Maywen musiała wiedzieć tego faceta dosłownie chwilę przed porwaniem. Czy to mi daje jakąś informację, gdzie mam się udać? Niestety nie, z Wiktorem raczej już nie pogadamy, bo on powiedział, co wiedział. Hej! Jakle? Wybacz, ale pogadamy później. Muszę... Rozumiem, tak, że trzeba porozmawiać tutaj z panami strażnikami. Mam nadzieję, że nie będę im musiał dorzucić kolejnego Harnolda, żebyśmy... o co to za mi? A, lekarstwo dla Jorna. No skoro mam to weku, to całkiem podejrzewam logicznie, że jeszcze się spotkamy z Jornem i nie zginął. Skoro mam to lekarstwo w tym weku. Pohandlujmy. No ja bym ci posprzedawał, po co mi maczuga? 14 golda ty tylko za to weźmiesz? Nie no, chłopie, coś ty ogłupiał? Nie no, za 1 golda oni chcą wszystko, a chociaż smażone mięso więcej niż 1 golda kosztuje chociaż 2. No niby 2, ale nie wiem czy normalnie też nie kosztuje 2. Ajaja. No nic, no co wam powiem. Trzeba zrobić misję i tak zarabiać siana, bo oni giga duże siana dają za misję. Ty może coś widziałeś? Z tobą gadałem, czy nie? To było coś ważnego. O. Widziałeś gdzieś łysego, umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleźć i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Nie, to akurat słyszałeś, ja podkradam. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę, ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was, obcych. Od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali, jak porządni ludzie. Co słychać? Od tej cholernej... Ale jak my pracujemy, to ty stoisz. Farmer. Dobra, idziemy szukać jeszcze jakiejś postaci. Uwe. Jak leci? Czym więcej obcych na wyspie... Ja już słyszałem. Towary. O, to jest fajne. Zestaw wytrychów dla początkujących. To chętnie skorzystam. Co to za promocja? Zestawik. Ile wytrychów w środku? 12? Początkowy zestaw kradziejowski? I o, cię kręca, było opłacalne. Thorsten, może ty pomóc. Najpierw ci opierdolę mieszka. Co słychać? Coraz więcej osób. To słyszałem już. Rzeczy, które... No i chuj, widzowie. Stop serwę, zaraz się widzimy, do. Słuchaj, sąsiad, kończysz wiercić, a tam przychodzę zaraz. Dobra, widzowie, sprawa załatwiona pokojowo. Nie wiem, żartuję, ja bym tak chcecie nie zadzwonił. Ale już po sprawie, teraz może co najwyżej delikatnie burczeć, ale wszystko powinno być w porządku. Coś on powiedział ciekawego? Chyba nie, dlatego udamy się do Stone'a. Ty może coś widziałeś, ty masz mieszek, którego ci skroję. Chce być silniejszy, raczej nie, co słychać? Raczej też widzę nic ciekawego, nie masz do powiedzenia. Także idziemy szukać, może ktoś coś widział jeszcze, jakieś informacje, może pasterz. Nie, pasterz może pohandlować, ale to nie chcemy. Czy tutaj, o jest Otto jednak. On, coś mówili Otto, że podejrzany może być. Dawaj mieszka i mam do ciebie kilka pytań. Nie, nic nie wiem i niczego nie widziałem. Czyli widział, winny się tylko tłumaczy. Proszę. Powoli, czego takiego nie widziałeś?
tylko przez te burze. Jestem taki niespokojny. Bardzo nie lubię burzy. Jak mogę ci pomóc? Dlaczego nie lubisz burzy? Bardzo boję się burzy. Gdy słyszę gromy, wydaje mi się, że nadchodzi koniec świata. Kiedyś się nie bałem burzy. Tańczyłem i śpiewałem w deszczu. Ale to się skończyło. Psycha siadła, bro, bo odtraj. Wracałem z nad jeziora. Tam skąd zawsze coś mi tu śmierdzi. Owcami. Nagle niebo zaczęło płakać i trole zaczęły rzucać kamienie z gór. Łup, 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 łup! Ale dla mnie to było jak muzyka dla uszu. Zacząłem tańczyć i śpiewać. Ludzie nie rozumieli, dlaczego to robiłem. Byłem wtedy szczęśliwy. Co się stało potem? Chciałem wejść do gospody, ale gospodyni pognała mnie precz. Mówiła, że to nie miejsce dla moich owiec. To poszedłem dalej, wzdłuż rzeki, skacząc i śpiewając w deszczu. Aż doszedłem do chaty koło rzeki. Wtedy zobaczyłem wielkoluda. Był wysoki jak góra. Prawie tak wysoki jak ta za nami. Własnym oczom nie wierzyłem w to, co zobaczyłem. Podszedłem bliżej, żebym mógł mu się lepiej przyjrzeć. Ale wtedy poczułem, jak zły człowiek łapie mnie od tyłu i przystawia do szyi coś zimnego. Obiecałem, że za żadne skarby nic nikomu nie powiem. I zamierzam dotrzymać słowa. Jasna sprawa, ale gadaj, bo wyduszę to z siebie. Co widziałeś, albo wyduszę to z ciebie. Mnie nie wkurwię. Musisz mnie bić, ale nic ci nie powiem i tak. Oto, słuchaj mnie. Co? Jakie przestępstwo zostało zgłoszone, jak ja mam save'a 14 km dalej? Dobra, przecież to jakieś oszustwo, no co miałem zrobić? Pozwolić, żeby mój brat zginąć? Oczywiście, że musiałem postrzelić obywatela. Tylko nie zabiłem nawet. A ponadto nikt nie widział. Kto widział? Kto niby widział? Co, że niby cała wioska tutaj widziała? Nieprawda jest to. Słuchaj, wstawaj i mów, gdzie jest mój brat i mnie nie wkurwiej. Znaczy i tak już dużo powiedział. Sorry, bo mówił, że szedł za jakąś rzeką i widział giga koksa dużego, więc sobie dużo powiedział. Ale może powie więcej, jak mu 14 razy wpuszczę w pierdol. Dawaj. Podoba mi się to, że nie zabijam łukiem. Moja głowa. Słuchaj. Naprawdę nic nie powie? Dobra, to jeszcze raz się skasuję. Odłóż broń. I wyskakuj z lagi. No i plus jeden golda. O, i owsze łajno też wyskakuj. Dobra, mówisz, że szedł se rzeką i widział jakieś wielkoluda, więc może tą rzeką miał na myśli. Ciężko mi określić, którą rzekę miał na myśli. Całkiem możliwe, że tą rzekę miał na myśli. Więc idziemy tam. Może ty też coś widział? Widział coś? Chyba nie. Ty nie widziałeś? To jest jeszcze piekarz. Może coś piekarz widział. Hej. Ola. Nie, ale widzę mieszek zajebisty. Ja za to, którego sobie skroję. Plus 3 golda. Ile mam tego golda? 52. No potrzebujemy z 500 na zajebistą zbroję, by się przydała. Ty już raczej nic nie masz nam do powiedzenia, ale... Ale kurwa, dziwnie wygląda ta postać. Jest giga koks. Idziemy tutaj. Może ty masz coś do powiedzenia, ale mi się dzisiaj gadka nie klei. Coś te moje... A może tędy rzeką szedł? Może tam znajdziemy brata? Pomyślimy, na pewno gdzieś tam się zaraz udamy. Dismas, jak leci? Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie. Pokaż. Ty masz coś ciekawego, masz kill-off. Kill-off też jest zajebisty. Bo akurat kill-offa nie mam, aby się chociaż jeden przydał do wydobywania rzeczy. To kupię. Pomyślmy o tym, widzowie, jako inwestycji w przyszłość. Znajdziemy jakąś rudę, to zawsze będziemy mogli wykopać. A myślę, że to się zawsze przyda, więc... Słuchaj, ty masz... Hej. Widziałeś coś może? Nie, ty masz tylko mięso. To nie chcemy. Nie chcemy mięsa. Mięsa mamy akurat całkiem sporo. To mięso zajebiście dużo leczy. Te mięso jest giga lepsze od tych miksturek, bo te mikstury liczą procentowo HP, a my HP mamy mało. Więc, a mięso liczy od nowych punktów trafień.
a tych mamy mniej, więc w teorii mięso leczy nas o wiele bardziej niż miksturki. Miksturki by nas leczyły zajebiście, albo będą nas zajebiście leczyły, ale dopiero pod koniec gierki, jak będziemy mieli HP wymaksowane. Ty nic nie masz do ciekawego do powiedzenia. Niby grasz na flecie, ale pewnie tam trzeba trochę postać. O, a co to jest za szczawik? Niebieski bez. Chętnie wezmę. O, a tu jest w ogóle wyjście. Ty, ja nie wiedziałem, że to jest wyjście z bramy. I to ja chętnie pogadać. Tylko jeszcze tutaj bym zamienił trzy słowa z waszym szefem. Farmer, farmer, nie. Farmer, nie. O! Krótki łuk, mówisz sobie, tak leży bezpańsko. No niby jak leży oparty o skałę, to co bym nie wziął? Jakbym wziął chyba, nie? Pewnie, żebym wziął. Poka tego krótkiego łuka. Krótki łuk. No nie zadaje za dużo obrażeń, ale mogę tamtego łuka nie kupować, tylko po prostu skroić stąd. A, tu jest potrzebny ser. Czy ja mam ser? Mam ser! Słuchaj. Oto ser. Chyba coś ci się pomyliło. Co? No pyszny ser. To co mi się pomyliło? O co chodzi? Potrzebujesz jakiś specjalny ser? Przecież ci przynoszę, a ty wybredny jeszcze? A ja za darmo. Dla kumpla. Ty może coś widziałeś? Nie. Ty coś widziałeś? Nie. Także idziemy do strażników bramy. Czy to jest ta misja, którą sprzątaliśmy dom? Chyba nie. Farmerka. Czego tutaj węszy? Rozsądnie. Tutaj co się tu dzieje? Kto tu mieszka? Farmerka. Ej, o! Mógłbyś mi pomóc? O co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Pewnie, że tak. Sorry, widzowie, za ciosa. Jasne. Świetnie. Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. Nie ma sprawy. Zupa z ziołami. Zupa rybna z ziołami. Kuchenka. Pewnie, że przygotuję. Przygotuj posiłek. Zupa. Zupa korzenna, ryba w odcie. Nie, halo, gdzie jest? O, to miałem zrobić, nie? Nie, to pajda z mięsem, to nie. Pasztet. A, ja muszę najpierw przeczytać przepis, kurwa, zawsze zapomnę. Wróć, koniec, najpierw przepis muszę przeczytać. Nie mam przepisu na zupę rybną. Dawaj przepis. Poznany, czyli nie ten, czyli ten. Zupa rybna z ziołami. Rozumiem. Tyk. Przygotuj posiłek i zupa rybna z tego. Ziołami, cyk. A kurwa, a czemu by nie trzy zrobić? Dumy. One coś tam HP pewnie będą leczyć, więc... Jakby muszę powiedzieć, że... Zupa się udała? Tak. Tak, to daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Halo. Ale i tak, przynajmniej przepis, za chwilę go dostałem. Zostaw ogłoszenie Bodowina, możemy zostawić, pokaż ogłoszenia. No dobra, zapotrzebowanie, informacje odnośnie kolejnej fali uchodźców. To sobie porobimy później. Skupowanie trofeów, a poka to. Otrzymałem i co jest, nie zrobię, mogę. Pokaż. Ogłoszenie Bodowina. Kupię towary. 10 butelek spirytusu. Dobra, a to jest lista składników ziołowych. To nie. O jest, kupowanie trofeów. Frida w zakładu na tropie bestii w mieście Archeos chętnie zakupi wszystkie zwierzęce skóry, zarówno te ssaków, jak i gadów. Nigdzie na wyspie nie znajdziesz tak dobrych cen. No dobra. Zapamiętam. Trzeba pogadać ze strażnikiem. Czy my tędy przyszliśmy? Raczej nie, ale widzę tu marchewkę jeszcze. Chyba niepozbieraną, to se skubnę. Witam serdecznie. Czy ty coś widziałeś? Hej. Harry. Przechodził tędy ostatnio Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybył w nocy do wioski razem z resztą moich towarzyszy. Dzisiaj kurwa nieogarnięty jestem, to jest. Ale dzięki, że widzowie jesteście. Wpadajcie też na Twitcha i tak dalej. Pamiętajcie, tam giga zadymiamy. Słyszałeś o włamaniu do Kurta? Coś o włamaniu do Kurta? Obiło mi się o uszy i chyba domyślam się, czyja to sprawka. Czyja? Wasza oczywiście.
Dobry człowiek, nie dość, że przyjął was pod swój dach, to jeszcze dostał taką podziękę. Hej. Tyle, co żeś powiedział, co wiedział, co? Czyli niedużo żeś powiedział. Czy ja tu znajdę jakieś super stwory, które mogę zabić, jak na przykład dziki? Ja bym się udał chociaż ten kawałeczek do lasu i popolował. Widzę dzika, widzowie. Idziemy chociaż zabić z jednego dzika. Bo już 40 minut odcinka. Chociażby się... No z dwa dziki to zabije, co? Chociaż tutaj, tu coś faluje. Tu jest jakiś sierwojad, warto by było zabić. Ja raczej nie będę tego robić na odcinkach, bo to raczej nudne. Więc będę robić to poza odcinkami, na jakichś może streamach, albo po prostu sobie będę grać poza odcinkami. No ale teraz jak jest okazja, chociaż na te 3 sekundy, 2 minutki wyjść, zabić jakiegoś dzika, zobaczyć czy dzik mocny. To czemu nie? Koko, o dobra, chodź tu. Sierwojad, i obyś miał przy sobie jajo, bo je muszę sprzedawać i zajebistą cenę. Mam na jaja u Bastiana. Takie jaja. Dobra, idziemy, idę jeszcze kurwa kawałek dalej, bo nie wytrzymy. Widzę wilka, muszę go zabić. Chodź, dawaj skórę. Źle twoja skóra jest warta, panie wilku? Zbyt dużo, żebym ją zmarnował. Niby 10 golda, ale mi w chuj zapłacą za to. To nie jest 5 golda? No w każdym razie sporo. U tego chłopa dostaniemy za te skóry, więc to jest spoko. Warto jest to zapamiętywać, że u nich są ceny lepsze i na przykład nie sprzedawać tych skór, nie? To jest spoko. Spoko, jak realnie w życiu, nie? Ktoś potrzebuje czegoś, to zapłaci więcej. Około dzika bym mówił, bo jestem ciekaw, ile kosztuje dzik. Ty, słuchaj, sierwojad. Czemu ja cię namierzyć nie mogę? I zobaczmy, ile dają tego. To, oj. No, jednak nie aż tak dużo, jak sądziłem. Porcja gulaszu? No dobra, to jednak mam chyba trochę więcej życia, niż sądziłem. Leśna jagoda. Fajne jest to, że już się nie boję aż tak chodzić po tych. I tutaj młode wilki, cyk. I tutaj zabijać potworki. To jest w miarę spoko. No kurwa, no muszę tam i zobaczcie, coś tam się świeci. Tam na pewno jakieś... Ty, tam ludzie są. Dobra, idę tam. Chodź, panie dziku. Młody dzik. Dwa hity. Sierwojad. O! Młody krwiopijca. Sierwojad młody, cyk. Dobra, to dla dzieci. Raczej tych sierwojady i tak dalej to bym zostawił. W ogóle te polowanie to bym się nauczył. Kurwa, jest tyle rzeczy, które można się nauczyć w tej gierce. Trzeba się nauczyć. Witam serdecznie. Wy bandyci, czy wy kto? Ty bandyta? Kurwa, ty bandyta. A ile masz HP? Dobra, niedużo. Niedużo, ja zabić. Ty, mocna jest to zbroja. Ja jestem dopiero w początku gierki, ataka od 3 bandytów. Cyk. Wszystko. Prosty nóż, wyskakuj z siana. Wytrychy, podoba mi się to. Ser. Może ten chłop chce więcej sera niż tylko jeden ser. Wytrych, cyk. Zbieramy. Mięso, ciemny grzyb. Kurwa, mocna ta zbroja. Jak my na początek gierki już gigakoksami jesteśmy i to dobrze, bo nie muszę wczytywać po 300 razy. Kufer trzeba otwierać na klucz, nie trzeba. Uuu, postawy kradzieży kieszonkowej, elegancko. Wzmocnienie zręczności. Premia do zręczności 25 i daje to na 5 minut? Wy, o co chodzi? Tak będzie tego, rozumiem. Na przykład będziemy mieli lepszy łuk, to można zawsze sobie wypić, tak jak będzie ciężej i przybrać ten lepszy łuk. Zobaczmy. Zobaczmy, czy jak przeczytam tą książkę, to się nauczę. Tą znam księgę, a tą? A, obydwie znam, to jakby druga opcja była, żeby znaleźć to. No i zawsze to można sprzedać pewnie za 10 golda. Zawsze to 10 golda w kieszeni. Mam tego golda niedużo, więc 10 golda po 10 golda jest gites. Ciekawe, czy jakby jak już wybiję te sierwojady, to one się na przykład już nie zrespią nigdy? Jak później załaduję gierkę, to będę musiał je wybić jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze raz i one gdzieś się tu będą powoli respić z czasem. Żebym się tylko nie zgubił. Zabić dzika. Miałem zobaczyć, ile kosztuje skóra z dzika. Ile? 8, czyli mniej niż z wilka, co ciekawe. Żeby się nie zgubić. Goblinie jagody, to na bank jest drogie, bo to chyba daje zręczność, o ile pamiętam.
Stąd pewnie kosztuje 10 milionów. Ło kurwa, 500. I co to daje? Potrafi wyostrzyć umysły. Ciekawe. Czyli nie wiem co daje, ale pewnie jak się nauczymy alchemii, to daje całkiem sporo. Chodź tu, młody dziku. Zawsze jak psiknę, to mam kurwa katar później. Sorry widzowie, że smarkam na odcinku. To miał być w sumie krótszy odcinek, ale coś jeszcze idziemy do bramy, bo co, nie zostawię was tak, co popolowałem, pobiegałem 3 minuty i co, zakończę? No oczywiście, że nie. Lecimy dalej. No Gothic nie jest taką poddymiarską giereczką, więc raczej jedyne co będziecie widzieć z dymów, to mnie. Muszę utrzymać poziom, więc trzeba szybko biec tutaj. Poddymić coś, może on widział, może on na pomoc. Może ktoś tu pomoże, kim ty jesteś? Farmer, ty nie pomóc. Farmer, ty nie pomóc. Ty farmer, ty handlujesz, więc może ty pomóż. Co, widziałeś kogoś? Hiper. Hey, mogę ci zadać kilka pytań? O co chodzi? Co wiesz o włamaniu u Kurta? Niewiele. Właściwie to tylko tyle, co ludzie mówią na polu. Co tu dużo gadać? Szkoda faceta. Całe życie żył w spokoju i na stare lata spadła na niego taka tragedia. Przechodził tędy ostatnio łysy, umięśniony facet? Był mniej więcej mojego wzrostu. Chłopie, nikt oprócz myśliwych tędy nie chodzi. Większość przyjezdnych korzysta z bramy wschodniej. Zagadaj z Feliksem, to on jej pilnuje. Będzie gadane. Widziałeś lub słyszałeś ostatnio coś niezwykłego? Cały czas widzę i słyszę coś niezwykłego. Wieści z frontu są coraz gorsze. Ja bym się chętnie zmierzył z tamtymi ścierwojadami leśnymi. I będzie jeszcze gorzej. Zapamiętaj moje słowa. Dzięki za rozmowę. I zobaczył, czy są tak groźne, jak były jeszcze kilka odcinków temu. Co on mówił, bo ja niestety kurwa skipłem. Wy sobie możecie zatrzymać. Ale ja nie jestem... Nie panuję nad czasem. Więc niestety, bez śladu. Wartownik Keeper nie widział ostatnio nikogo podobnego do mojego brata. O samym włamaniu od Kurta niewiele wie więcej od innych. No nic. Tutaj właściwie no nie jest, umówmy się, trudno dostać kurwa do tego miasta, jak wy macie takie wielkie dziury w każdym kurwa stronie muru. I ten mur to chyba od 300 lat temu powstał. Słuchaj, ja ci Harnolda przyniosłem. Przechodził tędy nie. Może ty pomóc. Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robię się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka. Jo, cię kręcę, ja mam nawet giga podkręconego z Harnolda. Gustowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą. A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Zawsze muczę na klawiaturze. Słuchaj, to może podkręcony Hardol, mocny giga. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, a nie, to zwykłe piwo mu dałem. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zdarzył? Nie, no ty masz kurwa... Nie mam pojęcia jak wyglądał. Pamięć złotej rybki. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Okej. Okay. Nareszcie gadasz sensem. Okej, okay. Wpis bez śladu.
Felix wiedział, że dwóch ludzi wyniosłem z pijanego kompana przez ramę. Podobno jeden z nich był tak gruby jak beczka, drugi chudy jak szczepa. Wartownik nie pamiętał jednak z wyglądu pijanego towarzysza. Z tego co mi powiedział, udali się w stronę kierunku miasta. Czyżby to byli porywacze? Znak zapytania? Nie wiem, ale wiem, że na pewno dowiemy się tego w następnym odcinku. Nie wiem, czy zaczniemy tu, czy ja może wyruszę do miasta i tam zacznę odcinek. Żebyśmy tego nie przedłużali, żebyśmy tą całą drogę sobie nie przechodzili. Muszę się chwilę zastanowić, łyknąć 3 łyki kawy, zobaczyć, połączyć fakty. Może jeszcze z kimś tutaj pogadać i myślę, że będziemy i wtedy zacznę nagrywanie odcinka. Sorry, że odcinki są tak późno, tak jak jeszcze raz przypominam, nie ma dzisiaj streamka, ale normalnie są codzienne, tam poddymiamy. I sorry, że dzisiaj taki odcinek mało zadymiarski. Ale no, dzisiaj nie w sosie jestem, może jeszcze go zapytamy. Że nie w sosie, ale taki kurwa zaspany. Mały, nie znam cię, ale od razu widać, że lubisz sprowadzać kłopoty. A ja z reguły nie pakuję się w kłopoty, gdy nie muszę. Chodzi o mojego brata, wygląda na to, że został porwany. Porwany? To rzeczywiście smutne. A teraz spieprzaj stąd. Słuchaj, Rasko. Czy ktoś mnie widzi? No widzi, ale jakbym zapisał i zrobił giga sztuczkę, mianowicie schował się za ścianą, to jeszcze byśmy Raska na koniec odcinka najebali. Patrz, cyk, odłóż broń, cyk, no jak został zgłoszony, przecież nikt nie ma prawa widzieć. Warto było? Pokaż Rasko, co masz przy sobie. Mała kosa. Ty, nawet fajny i wymaga zręczność, jak to było Worf, ale ja zapłacę 300 golda, dobra, wczytuję. Ja się kurwa nie wypłacę, widzowie. Wpadajcie na Twitcha, linki w opisie macie, tam giga poddymiamy, tutaj odcinki codziennie, zostaw lajka, komentarz, subę, dzięki za wszystkie suby i tak licznie oglądacie serię. I sorry, że tak późny odcinek i widzimy się oczywiście dzisiaj jeszcze w drugim odcinku, no i codziennie na tym kanale. Pozdro, trzymajcie się. Narazka. Nie mogę zaczynać odcinka, myszka mi ucieka. Dobra, mam. Trzymajcie się. Elu.